W ostatnim meczu Sieradzanki mierzyły się z drużyną ze Szczercowa. Jak mówi sam trener Rafał Wojciechowski, rozgrywki na poziomie tej ligi nie należą do najłatwiejszych, aczkolwiek najważniejszy jest rozwój, zdobycie cennego doświadczenia i boiskowego ogrania. Obecnie Sieradzanki plasują się na trzecim miejscu w lidze. Dzisiaj mamy lidera ze Szczercowa. Są dziewczyny, które miały drugoligową przeszłość i... A z liderem, jak wiadomo, nie gra się zbyt dobrze. No nie, pierwszy set był niezły, 25-23. No i drugi, trzeci na razie jesteśmy do tyłu, nie? 1-2, ale jeszcze jest wszystko możliwe. No właśnie 2-1, jak pan ocenia szansę do końca meczu? No. No, dużo prostych błędów z naszej strony. Tak? Tamte dziewczyny widać, że są cwańsze, spokojniejsze, ograne bardziej, ale nasze może bardziej ambitne troszeczkę próbują to wszystko nadrobić. Miejmy nadzieję, że się uda. Jaki jest cel? Przede wszystkim propagowanie piłki siatkowej. Tak? Chciałbym tutaj namówić wszystkich, absolutnie wszystkich do uprawiania tej pięknej dyscypliny sportu. Tak? Tym bardziej, że mamy Mistrzostwa Świata w tym roku w Polsce. No tylko się życzyłbym sobie, żeby coraz więcej dzieci w Sieradzu i próbowało i bawiło się w piłkę siatkową. Kiedy następne mecze? Następny mecz mamy w środę w Drużbicach i play-offy zaczynamy prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Sieradzkim siatkarkom życzymy powodzenia w kolejnych meczach.